Cześć, nazywam się Jola Szymańska, prowadzę na YouTube kanał właśnie o nazwie Jola Szymańska, prowadzę też Instagrama, a na www.studiatomasens.pl mogliście już zobaczyć, jak studia prawnicze przełożyły się na moje życie i na pracę w kompletnie nieprawniczej branży. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co jeszcze zawdzięczam studiom. Priorytety. Żeby efektywnie pracować, trzeba zadbać nie tylko o czas, ale też o samą siebie i o swoje relacje. Niby oczywistość, a jednak na studiach nie było to dla mnie takie proste. Nowe miasto, nowi ludzie, dużo stresu, mało pieniędzy. W dodatku przez pierwsze 2 lata studiów mocno przykładałam się do nauki, bo bardzo chciałam zmienić uczelnię. Oczywiście miałam przyjaciółki, często się spotykałyśmy, wspierałyśmy, plotkowałyśmy, imprezowałyśmy. Poznawałam w ogóle masę nowych ludzi. Ale priorytetem w tym czasie były dla mnie egzaminy. Zmiana uczelni była dla mnie ultra ważna. Marzyłam o studiowaniu w Krakowie. Czułam, że tego potrzebuję. Czułam, że póki co jestem nie na swoim miejscu. A temu uczuciu towarzyszył ogromny lęk i stres. No bo co, jeśli się nie uda? Co, jeśli tu zostanę? Planowałam już Erasmusa na ten wypadek, oswajałam się z tą myślą, ale udało się. Dzięki wynikom w nauce, ale też dzięki konsekwencji, bo lista wniosków i telefonów, które wykonałam w tym czasie, naprawdę zatrważa mnie po dziś dzień. I o dziwo też dzięki zaangażowaniu na poprzedniej uczelni. Kiedy potrzebowałam czyjejkolwiek pomocy, czy jeżeli potrzebowałam szybciej jakieś dokumenty, albo potrzebowałam zdobyć jakiś podpis, byłam w szoku, że tyle osób w dziekanacie jest tak chętnych do pomocy mi, tylko dlatego, że parę razy ja im w czymś pomogłam, albo zaangażowałam się w coś, w co nikt nie chciał się zaangażować. W każdym razie dopiero po tej zmianie tak naprawdę odetchnęłam i zaczęłam się cieszyć studiowaniem. Ale nie tak łatwo było mi zmienić swoje nawyki. Pamiętam w ogóle pierwszy egzamin, na który się nie przygotowałam. Dzień przed nim zadzwonił do mnie znajomy i powiedział, że wyjątkowo będzie w Krakowie, a bardzo, bardzo dawno się nie widzieliśmy. I wiecie co? Nigdy nie żałowałam, że odpuściłam sobie i poszłam się z nim spotkać, zamiast uczyć się. Egzamin i tak zdałam całkiem nieźle, 2 tygodnie później. Dużo trudniej było mi, kiedy 2 lata później, po bardzo ciężkiej operacji, nie mogłam w ogóle podejść do letniej sesji. Niby mogłam już chodzić, ale kompletnie nie miałam sił i mój mózg w ogóle nie był w stanie się skupić. Pierwszy raz w życiu czegoś takiego doświadczyłam. Nie podeszłam wtedy do żadnego egzaminu. Wszystko zdałam we wrześniu, a moją wygraną była wygrana z moją ambicją. To, że postawiłam na pierwszym miejscu siebie i swoje zdrowie. Starze, jeśli mam być szczera, od początku studiów wertowałam strony z ofertami staży. Niestety w branży prawniczej, która mnie interesowała, nie było wtedy w ogóle możliwości zarobienia w ten sposób pieniędzy. Ja to bardziej traktowałam jako po prostu okazję do zdobycia doświadczenia. I pierwsze praktyki w kancelarii prawnej, prawdziwej kancelarii, jeszcze w moim rodzinnym mieście odbyłam po pierwszym roku studiów. To było może 2 tygodnie. Układania, podpisywania, opisywania akt, researchy prawniczych. Drobne rzeczy, ale oswajałam się z klimatem i atmosferą tego miejsca. Przeszłam też oczywiście obowiązkowe staże praktyki w sądzie, gdzie robiłam notatki na przykład z rozpraw, choć głównie siedziałam w sekretariacie spinając akta, ale i tak wyniosłam stamtąd wiele. Pamiętam taką starszą panią, która sądziła się, byłam właśnie na tych rozprawach, sądziła się z właścicielem kamienicy, w której ona wynajmowała mieszkanie i jej rodzina, zdaje się, od pokoleń wynajmowała mieszkanie. Pamiętam jej niezrozumienie, jej takie zagubienie i oburzenie z tym związane. Pani nie zgadzała się na podniesienie czynszu za mieszkanie, a mieszkanie było w takim miejscu i płaciła dotąd tyle, że było to no bardzo uzasadnione, a właściciel i miał i powody, i uzasadnienie, i no zwyczajnie prawo, żeby ten czynsz troszkę podnieść. I pamiętam, jak ona powtarzała, to jest moje mieszkanie, to jest mieszkanie mojej rodziny od pokoleń. Nie rozumiała, może trochę nie przyjmowała tego faktu, że nie jest jego właścicielką, że tylko wynajmuje go. Było mi jej strasznie szkoda, a z drugiej strony pomyślałam sobie wtedy, jak ogromnym przywilejem jest wiedza i świadomość swoich praw i ich granic. Bo w sądzie nie liczą się emocje, liczą się fakty. Odbyłam potem praktyki i staże w różnych kancelariach prawnych, pomagałam prawnikom i na salach sądowych, donosząc dokumenty czy robiąc notatki, ale też w samej kancelarii,
pracując czy przygotowując jakieś proste pisma procesowe. Coraz bardziej też wdrażałam się w prawo własności intelektualnej, pomagałam przy jakichś sporach artystów z instytucjami zajmującymi się sztuką. I tak mijały lata, a pod koniec studiów trafiłam w internecie na ofertę stażu zaproponowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Autorów ZAIX i Dział Prawny Telewizji Polskiej. Oczywiście staż miał się odbywać w Warszawie. Podekscytowana i raczej wątpiąca w swoje możliwości, wysłałam swoje CV i o dziwo dostałam zaproszenie na rozmowę. Jak znam życie, ostatnie grosze wydałam na pociąg z Krakowa do Warszawy, bo utrzymywałam się w ogóle na studiach dzięki kredytowi studenckiemu i dzięki alimentom. To było wszystko. A jak wspominałam, staże w kancelariach były i pewnie po dziś dzień są, przynajmniej w Krakowie, zupełnie jakby nieodpłatne. Przyjechałam wtedy do tej Warszawy i udało się. Wybrano akurat mnie. Czy dlatego, że byłam wybitna? Że miałam jakąś niesamowitą wiedzę? Nie sądzę. Znałam prawo autorskie na poziomie magistra. Byłam zupełnie zwyczajną, czwórkową studentką. Ale byłam wesoła, życzliwa i chciało mi się. Po stażu zaproponowano mi nawet pełnoetatową pracę, ale z przyczyn osobistych wróciłam do Krakowa. W Warszawie nie tylko zobaczyłam, jak wygląda praca z prawami autorskimi w telewizji, czy jak od środka funkcjonuje i jak działa ZAIX, ale miałam też okazję współpracować z bardzo doświadczonymi osobami i pracować jednocześnie w dwóch bardzo różnych zespołach. Wreszcie poznać miasto, a to 2 lata później okazało się w ogóle genialne, dlatego że trasa Kraków-Warszawa okazała się moją absolutnie zawodową codziennością z powodu kolejnej pracy. To wszystko, o czym opowiedziałam o tych stażach, to brzmi fajnie, prawda? Ale to nie spadło mi z nieba. Wysyłałam dziesiątki maili, wychodziłam z inicjatywą, próbowałam ciągle nowych rzeczy, miejsc, rozmów. Na absolutną większość moich zapytań czy wiadomości nikt nie odpowiedział, ale próbowałam dalej. Myślę sobie dziś po czasie, że dostawałam się na całkiem ciekawe staże z kilku powodów. Po pierwsze, byłam aktywna. Od początku studiów byłam aktywna i zawsze miałam coś do wpisania w CV. I zdecydowanie nie były to same praktyki prawnicze. Obok nich grałam w kameralnej orkiestrze, śpiewałam w chórze, projektowałam plakaty dla organizacji studenckich i to wszystko razem wzbudzało ciekawość. Po drugie, byłam bardzo dokładna i skupiona. Nie wybitna, ale konsekwentna i pracowita. Moje zadania były zrealizowane na czas, a jeżeli czegoś nie rozumiałam, nie wiedziałam, to nie ukrywałam tego, tylko pytałam i szukałam odpowiedzi. Po trzecie, potrafiłam z każdym się dogadać, porozumieć i w ogóle pracować zespołowo. W końcu, nawet jeżeli miejsce wydawało się zupełnie przeciętne, potrafiłam z niego wynieść i właściwie wycisnąć, ile się da. Jeżeli nie merytoryczną wiedzę, to znajomość środowiska. Jeżeli nie praktyczne umiejętności, to umiejętność budowania zawodowych relacji. I dzięki temu w każdym miejscu czegoś się nauczyłam. Sprawczość. Studiując i podejmując kolejne staże, przekonałam się, co było takim nawet zaskoczeniem dla mnie, jak wiele zależy ode mnie, od mojego podejścia, jeżeli będę próbować szukać, przykładać się, angażować nie tylko w szukanie ofert pracy czy stażów, ale też w koła naukowe, dyskusje na zajęciach, a czasem popełniać przy tym błędy, bo na tym w sumie polega nauka, to wtedy w końcu i mi uda się odnaleźć pomysł na samą siebie i praktyczne zastosowanie tego wszystkiego, co wiem, umiem. I ta myśl jakoś pomagała mi przetrwać, iść dalej i się nie poddać, mimo że, szczególnie wtedy, byłam naprawdę bardzo introwertyczną osobą. Naprawdę musiałam się mocno przełamywać, żeby znowu coś zmieniać. Na studiach bałam się wychylać, odzywałam się tylko wtedy, kiedy byłam dobrze przygotowana. I nie na siłę, ale wtedy, kiedy miałam siłę, zabierałam głos. Pamiętam w ogóle zajęcia z prawa gospodarczego i handlowego. Totalna kolubryna. Interesowało mnie to, ale też trochę przerażało i miałam wrażenie, że tylko ja na tych zajęciach po prostu nie ogarniam. Ale tydzień za tygodniem, zajęcie za zajęciami, poznawałam coraz więcej osób, które też wybrały ten przedmiot i okazało się, wielki szok, że nie tylko ja czuję się przygnieciona kodeksem spółek handlowych. Ostatecznie
Nawet nie podeszłam do egzaminu w ogóle. To nie był obowiązkowy przedmiot, tylko fakultatywny na szczęście. Ale na wykłady i ćwiczenia chodziłam do samego końca chyba. Po prostu słuchałam, trochę czytałam, rozmawiałam. Zrobiłam tyle, ile mogłam, ile byłam w stanie wtedy. W porywie uczuć do tego przedmiotu kupiłam nawet podręcznik do prawa giełdowego, którego nigdy nie zaczęłam czytać. Dzisiaj mam w ogóle z tych zajęć właśnie prawa gospodarczego i handlowego, jakkolwiek abstrakcyjnie ta nazwa brzmi w kontekście tego, czym się zajmuję obecnie. Mam dzięki niemu fajne wspomnienia, ale właśnie też tą naukę i tą myśl, że naprawdę warto spróbować, to nie kosztuje nic. Nie zawsze musi się udać, nie zawsze trzeba odnieść jakiś nie wiadomo jaki sukces, ale samo próbowanie czegoś, co nas interesuje, już bardzo wiele daje i wiele nas uczy. Innym zupełnie razem dowiedziałam się, że powstało coś takiego, jakieś koło nowe naukowe, łączące, uwaga, historię sztuki z prawem autorskim. No, ciężko, powiedzmy sobie to szczerze, o połączenie, które w tamtym czasie bardziej by mnie intrygowało. Ale po pierwszym razie, po pierwszym spotkaniu tego koła, no, ja byłam przerażona. Wszyscy tam byli tak pewni siebie, odważni, tacy hop do przodu, zadowoleni. Wydawało się, że mają no naprawdę ogromną wiedzę. Wszyscy się w ogóle między sobą znali, to było chyba najgorsze. Większość przed studiami chodziła do jakichś najlepszych, prestiżowych krakowskich liceów. Część rodziców ich była w ogóle sama prawnikami. No i ja się tak zastanawiałam tylko na tym pierwszym spotkaniu, co ja tu robię. To było jedno z pierwszych takich doświadczeń, a przeszłam ich później całkiem sporo. Doświadczeń, w których byłam nagle otoczona dużo bardziej od siebie uprzywilejowanymi osobami. I gdybym się wtedy przestraszyła i uciekła, już nie wróciła na kolejne spotkanie, to mogłabym sobie dla samej siebie, dla wytłumaczenia tego wszystkiego zbudować w głowie taki mit niedostępności, legendę o niedostępności takich osób. Albo wmówiłabym sobie, że oni się czują ode mnie lepsi, gdzie w ogóle jakby nigdy w życiu tam nikt takiego sygnału mi nie wysyłał. To ja się czułam gorsza. I mogłabym sobie w ten sposób tłumaczyć te swoje wszystkie obawy, ale zostałam. I przekonałam się mocno wtedy, że te bariery, ta bariera istnieje wyłącznie w mojej głowie. W tym kole naukowym poznałam naprawdę prześwietnych, cudownych ludzi. Pozbyłam się paru kompleksów też. Za każdym razem później w życiu, kiedy nagle znajdowałam się w tak zwanym lepszym towarzystwie, to właśnie sobie tamtą historię przypominałam. Asertywność. To na studiach zaczęłam stawiać granice, co i w jaki sposób chcę robić. To bardzo pomogło mi skupić się nie na tym, co powinnam, ale na tym, co rzeczywiście chcę osiągnąć. Ale nie od razu tak tych granic broniłam. Namawianie mnie na chodzenie na imprezy jak najczęściej po prostu 3 razy w tygodniu wspominam tak źle właśnie dlatego, że ja na początku jeszcze wtedy nie potrafiłam powiedzieć nie. Nie potrafiłam postawić tej granicy. I krok po kroku zaczęłam rozumieć, że ja po prostu tego nie lubię, dużo bardziej wolę kameralne spotkania ze znajomymi. Albo na przykład, że dużo lepiej czuję się w towarzystwie osób, które są takie pozytywne, którym się w ogóle coś chce, ale którym też można zaufać, niż na przykład w grupce osób, które tak trochę cwaniakują, tak trochę mają szydery na studia. Krok po kroku uczyłam się słuchać swojej intuicji i mówić nie. Pamiętam w ogóle taką sytuację, że robiłam przez parę miesięcy, zdaje się, biżuterię. Kupiłam sobie przez internet różne takie drobiazgi, koraliki, nie wiem co to tam było. Zobaczyłam na jakimś blogu w internecie, że takie rzeczy można robić. I tydzień za tygodniem coraz więcej dziewczyn na moim roku, a nawet nie tylko na moim roku, tę moją biżuterię nosiło. No i ponieważ był to taki żywy temat w moim towarzystwie, wszyscy właśnie mówili, o kurczę, ty masz ten na szyjnie Godioli, ty masz ten na szyjnie Godioli, to jeden kolega podszedł do mnie i tonem nieznoszącym sprzeciwu oznajmił mi, że powinnam otworzyć biznes. I w ogóle to było najlepsze, w momencie zaczął sam snuć wizję podbicia rynku moją biżuterią. Zaskoczył mnie wtedy mocno, ale też mega zirytował. Robiłam biżuterię dla przyjemności.
Nie chciałam z tego robić niczego więcej, nie miałam takiej potrzeby. Robiłam to przede wszystkim dlatego, że dzięki takim twórczym zajęciom dużo lepiej psychicznie się czułam. To mi pomagało poradzić sobie, nie wiem, czasem ze smutkiem i tak dalej. To była taka moja mała, własna, tymczasowa terapia. I pamiętam, powiedziałam temu koledze wtedy takim zdecydowanym tonem, tak samo zdecydowanym jak on zdecydowanie mi powiedział o swoich planach, że nie robię tego dla pieniędzy. I odeszłam. I tak za każdym razem, kiedy ktoś inny miał swój genialny pomysł na mnie, mówiłam stop i dawałam sobie prawo do zaufania sobie samej. W ogóle podobnie też było trochę z moim blogowaniem, bo wszyscy wokół odradzali mi udzielanie się w internecie. Bo to żałosne, bo to puste, bo po co? A ja chciałam, poprawiało mi to humor, inspirowało mnie. Na całe szczęście nie dałam się nikomu zniechęcić. Precyzja. Jestem i zawsze byłam dosyć racjonalnie i logicznie postrzegającą rzeczywistość osobą, ale jako humanistka przyznam, że miałam tendencję do lekkiego odpływania od tematu. Studia nauczyły mnie takiej precyzji i konkretności nie tylko w nauce, ale też w ogóle w moich wypowiedziach, w formułowaniu swoich wypowiedzi. Egzaminy na moich studiach były najczęściej w formie takich podchwytliwych testów wielokrotnego wyboru, a prowadzących zajęcia i odpytujących na zajęciach albo na kolokwiach naprawdę nie dało się zbyć ogólnikami jakimiś. No ale można się zastanawiać, dobra, fajnie, fajnie, ale jakie to ma w ogóle znaczenie? Czy w ogóle lanie wody to nie jest przydatna sztuka? No może, jeżeli wykorzystujecie ją świadomie od czasu do czasu i w takich mało ważnych sytuacjach. Ale moje doświadczenie mówi mi dosyć jasno, że konkret otwiera dużo, dużo więcej drzwi i dużo szerzej niż ogólniki. I mówię o tym też dlatego, że jest to jedna z takich bardzo nieoczywistych rzeczy, które niezwykle przydały mi się w pracy, na przykład w pracy w redakcji. Pracując nad tekstami różnych autorów, nie mogłam aż uwierzyć, że można pisać tekst, nie zastanawiając się i nie pilnując tego, o czym jest ten tekst. Często miałam wrażenie, że czytam nie artykuły, ale udające artykuły, takie rozwlekłe strumienie świadomości, które donikąd nie prowadzą. Redakcja, praca z autorami, wymyślanie tematów, to wszystko dzięki temu właśnie tej konkretności, którą wypracowały we mnie studia, były dużo, dużo łatwiejsze, dużo prostsze i dużo lepiej mi wychodziły. Pomagałam wyjaśniać innym sens i cel ich własnych wypowiedzi. I z podobnym w ogóle problemem spotykałam się i czasem wciąż spotykam, czytając maile od różnych osób i od marek, które chcą ze mną na przykład współpracować. I zaskakuje mnie to, że wiele osób, pisząc jakiś komunikat, gubi to, o co mu tak naprawdę chodzi w tym komunikacie. Jak wiele osób długość wiadomości uważa za ważniejszą niż jasność, konkretność i komunikatywność. I podkreślę tutaj, że uważam, że precyzja, ale taka uczciwa i rzetelna, to nie jest jakiś dar losu, który na jednych spływa, a na drugich nie spływa. Oczywiście dla jednego będzie większym wyzwaniem, dla drugiego będzie troszkę bardziej może intuicyjna, ale mimo wszystko wierzę, że absolutnie najczęściej naprawdę można się jej nauczyć. I można dzięki niej dużo skuteczniej działać, komunikować się i osiągać cele. A kiedy połączymy ją jeszcze z asertywnością, wow, to już świat stoi przed nami otworem. Mieszkanie z nieznajomymi. Ja wiem, ten punkt brzmi intrygująco, co najmniej, ale fakty wyglądają tak, że nie zawsze mamy na studiach możliwość zamieszkania z kimś znajomym. Mi udało się to tylko raz, a zmieniałam mieszkanie na studiach jakieś kilka razy. Na pierwszym roku mieszkałam w akademiku, w malutkim, trzyosobowym pokoju i przed wprowadzką nie znałam absolutnie nikogo w ogóle w całym budynku. Innym razem wynajmowałam połowę pokoju z dziewczyną, którą poznałam już dopiero na miejscu 1 października. Wynajmowałam też pokój z taką cieniutką ścianką, specjalnie wstawioną, przez którą wszystko było słychać, oddzielającą mnie od przejściowego takiego pokoju, w którym mieszkały dwie osoby. I w końcu, na koniec studiów zamieszkałam w malutkim, bo malutkim, ale własnym, jednoosobowym pokoju. Przeszłam chyba też, nie wiem, jakieś wszystkie możliwe fazy mieszkaniowych układów. Byłam tą nową, tą najstarszą, tą
tą cichą, tą, której nikt nie spotyka. Tą, która wszystko ogarnia, ma kontakt z właścicielami i płaci rachunki. I bardzo cenię sobie wszystkie te doświadczenia i w ogóle uważam, że jeżeli ma się taką tylko możliwość, warto wyjechać z rodzinnego miasta i pomieszkać z ludźmi, których nie znamy, których może nigdy byśmy nie spotkali. Mieszkałam ze studentkami i studentami kosmetologii, psychologii, zarządzania. Dzięki temu wiedziałam, co się dzieje na innych wydziałach. Czasem lepiej się też czułam na mieście, bo miałam więcej towarzyskich alternatyw. Niektóre z tych znajomości przetrwały aż do dziś i mam dzięki temu znajomych, którzy na przykład są psychoterapeutami albo pracują w wielkich korporacjach. Mieszkałam też z osobami z przeróżnych części Polski, więc o tej Polsce też więcej coś tam wiedziałam, ale też z zagranicy, na przykład z Ukrainy. Akurat wtedy trwała na Ukrainie wojna, co było straszne i mieliśmy taką relację na żywo z tego, co tam się dzieje. Straszne, ale też uczyło to pokory. Wyjazd z rodzinnego miasta pokazał mi innych ludzi, o innych przekonaniach, innym światopoglądzie, o innych lękach. Ludzi, którzy inaczej jedzą, inaczej szukają pracy, inne rzeczy sprawiają im przyjemność, inaczej spędzają wolny czas, inaczej albo w ogóle, co się zdarza, sprzątają i w ogóle co innego jest dla nich normą. To bardzo poszerza perspektywę, moim zdaniem. I czasem jest okazją do tego, żeby skorzystać z wiedzy czy wsparcia innych osób, a czasem nauczyć się cierpliwości. To tyle chyba tego. Ja bym mogła oczywiście tak długo opowiadać, wspominać, ale trzeba też zakończyć w końcu tę opowieść. Dzięki Wam za obejrzenie całego tego filmu. Dajcie znać w ogóle, co Wy o tym wszystkim myślicie? Co według Was jest na studiach największym, najtrudniejszym wyzwaniem? Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy i polecam Wam też kolejne webinary, które niebawem ukażą się na www.studiatomasens.pl. Pa! Do zobaczenia gdzieś tam w sieci.